Szykuje się trzęsienie ziemi w PiS. Rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej, Bartłomiej Misiewicz, podał się do dymisji, poszedł na urlop, no w każdym razie gdzieś przepadł. Co teraz zrobi Prawo i Sprawiedliwość, dla którego istotą funkcjonowania było dostarczanie młodych mężczyzn Jarosławowi Kaczyńskiemu? Kto teraz zorganizuje nabór do tej zaszczytnej służby? Po odejściu Misiewicza tysiące młodych patriotów mające ochotę nadstawić tyłka prezesowi jest w rozterce. Kto przejmie, że tak powiem, pałeczkę narodowego stręczyciela? Czy zajmie się tym sam Macierewicz? A może Brudziński, Błaszczak, a nawet Ziobro? To dramat dla działaczy PiSu, bo prezes jest jurny i nie zamierza długo czekać. Co więcej, Jarosław Kaczyński ma nadzieję na co najmniej jeszcze dwie kadencje zdrowego chędożenia. Póki co wysłannicy z Nowogrodzkiej udali się do Torunia po posiłki. Aby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości, premier Beata Szydło zapowiedziała nową ustawę Pała Plus. Chodzi o to, aby uczestnicy programu zaraz po konsumpcji u prezesa otrzymywali zaszczytne funkcje w spółkach Skarbu Państwa. Ustawa wkrótce trafi do Sejmu, a prezydent Andrzej Duda już zapowiedział jej podpisanie. Poszło? Okej. Dobra, dzięki. Ale pały.